Panie Prezydencie, Magnificencjo, Szanowni Państwo. Wykład inauguracyjny powinien spełniać dwa warunki. W miarę możliwości powinien być krótki, ku radości wszystkich tutaj zebranych. Po drugie, nie powinien zanudzać do tego stopnia, żeby każdy miał po 10 minutach już dość, a po 15 minutach, żeby był głęboko przekonany, że przecież to wszystko jest mu znane. A teraz o tym. Stan polskiej nauki jest taki, jak każdy widzi. Jak pisał o koniu niezapomniany XVIII-wieczny ksiądz Benedykt Chmielowski, twórca nowych lat. Szczególnie teraz, gdy w środkach masowego przekazu z okazji rozpoczęcia roku akademickiego sporo jest informacji na ten temat, łącznie z wywiadem oraz przemówieniem ministra Gowina. Dlatego też przypomnę tylko kilka faktów powszechnie znanych, które bardziej ilustrują niż tworzą obraz całości. Pozbawię zatem Państwa niewątpliwej przyjemności spoglądania na ekran z licznymi danymi statystycznymi, zamiast konieczności spoglądania od czasu do czasu na mówiącego te słowa. Nie będę więc odwoływał się do tego, że nadal czekamy na dzień, w którym ze Sztokholmu nadejdzie wiadomość, że polski uczony pracujący w Polsce otrzymał Nagrodę Nobla. Nie będę także przypominać, że nie wymyślono w Polsce synchrotronu, internetu, telefonu komórkowego, GPS-u, napędu hybrydowego samochodów, drukarki 3D i wielu innych wynalazków, bez których wiek XXI wyglądałby zupełnie inaczej. Nie będę także przypominać, że dowiedzieliśmy się niedawno, iż w rankingu szanghajskim obejmującym nie więcej niż 1000 uniwersytetów, w roku 2016 oba czołowe polskie uniwersytety, czyli UJ i Uniwersytet Warszawski, obsunęły się z 4 do 5 setki. Wprawdzie niektórzy uczeni nie mówią o tym rankingu inaczej niż osławiony, ale nie ma wątpliwości, że ten epitet natychmiast zamieni się na przymiotniki sławny i arcytrafny, gdy tylko choćby jedna polska uczelnia znajdzie się na nim w pierwszej jego setce. Wiemy już także dobrze, że Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych w tym samym roku 2016 przyznała tylko dwóm naukowcom z polskich ośrodków na ogólną liczbę ponad 300 grantów. Tylko dwóm naukowcom. A poza tym Polska, jeżeli chodzi o liczbę patentów, lokuje się na 29 pozycji za Słowenią, Chorwacją, Węgrami, Republiką Czeską. Kto jak kto, ale z pewnością nauka instytucjonalna, szkolnictwo wyższe oraz sami jego pracownicy nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony ustawodawcy. Od czasów słynnej reformy Jędrzejowiczowskiej w roku 1933 aż do dzisiaj mamy do czynienia z coraz to nowymi ustawami, które są receptami na poprawę. Teraz wchodzi w życie kolejna reforma, a za półtora roku czekać nas będzie następna, do której nasza szkoła również będzie starała się przyczynić, biorąc udział w pracach jednego w tej chwili ze zespołów. Zostawmy na uboczu koncepcję rodzącej się przyszłej reformy. Ważne jest jedno. Każde z działań reformatorskich będzie nieskuteczne, z góry skazane na porażkę,
jeżeli nie będzie wymierzone przeciwko 5 plagom nękającym społeczność akademicką. I pozwólcie, że te kilkaset słów powiem o tych plagach. Pierwsza. Przyczynkarstwo. Powtarzalność badań bez uzasadnionej ku temu przyczyny, zaściankowość tematyczna. Powstaje, jak dobrze wiadomo, w nauce w ogóle światowej, ale tym samym w Polsce, tak zwane junk science, nauka śmieciowa. I to w dodatku. Również wydawałoby się, że to jest niemożliwe w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Profesor Maciej Grabski podawał, że junk science to około 20%. W Polsce tego problemu metodycznie nikt nie badał. Mam wrażenie, że procent niczego nie wnoszących do nauki publikacji w naukach społecznych może być znacznie wyższy. Słynne zalecenie publish or perish, publikuj, bo w przeciwnym wypadku zginiesz, w świecie nauki jest jedną z przyczyn tego zjawiska, które pociąga za sobą wyścigi w gonitwie po punkty i różne wskaźniki. Spór o wyższość ocen bibliometrycznych czy też opinie ekspertów nie posługujących się jako podstawowym instrumentem tymi ocenami jest do tej pory nierozstrzygnięty i mam wrażenie, że nigdy nie będzie rozstrzygnięty. Druga plaga. Permisywizm. Lata kiedyś temu celnie o tym pisał świętej pamięci Jerzy Chłopecki. Pisał tak. Rygoryzm moralny odnosi się w Polsce do kar i jej wymiaru. Wobec czynów Polak nastawiony jest permisywnie. Nawiązując do spostrzeżenia profesora Chłopeckiego, pozwoliłem sobie kiedyś przeprowadzić linię demarkacyjną pomiędzy permisywizmem a tolerancją. Moim zdaniem, permisywizm to parodia tolerancji. Przyzwalanie na łamanie prawa i dobrych obyczajów przez członków rodziny, sąsiada, współpracowników, kolegów, członków tego samego ugrupowania partyjnego. Przy równoczesnych deklaracjach, że takie czyny zasługują w zasadzie na dezaprobatę. Jest kupowaniem sobie spokoju, a nieraz i bezpieczeństwa za cenę braku reakcji i milczenia. Jeżeli permisywizm sprowadza się do domniemania zgody na zło, to przecież tolerancja wyraża się w liczeniu się z innymi wartościami. Permisywizm w szkołach wyższych ciągnie się od tolerowania, odpisywania i posługiwania się ściągami przez studentów podczas egzaminów i kolokwiów. Machania ręką na nagminne posługiwanie się komendami kopiuj i wklej podczas pisania prac licencjackich i magisterskich, oczywiście bez podania, co było kopiowane. Do tolerowania jeżdżenia samochodem w tak zwanym stanie, a całkiem niedawno temu medal zasługi, za zasługi dla pewnej znanej uczelni otrzymał profesor, który kilkanaście lat temu uruchomił fikcyjne studia kończące się dyplomem wydawanym studentom we Włoszech za wielkie pieniądze, a senatowi tejże uczelni w powoływaniu na stanowisko profesorów nadzwyczajnych nie przeszkodził znany mu fakt, że kandydat, który miał zostać profesorem nadzwyczajnym, kiedyś brał udział w wyprowadzaniu wielkich pieniędzy mających wspomagać tę uczelnię. Marzeniem moim jest, aby reakcje na niegodziwości były takie, jakich byłem świadkiem lata temu w Harvard Law School. Zdarzyło się tam bowiem, że w czasie egzaminu jeden ze studentów próbował odpisywać od pracy drugiego. Wybuchł skandal. Zawieszono go, a następnie po przeprowadzeniu szybkiego dochodzenia wywalono z uniwersytetu. Pamiętam, jak głośno rozprawiano o tym wypadku jako o czymś niebywałym.
Protekcjonizm łącznie z nepotyzmem, szczególnie w szkołach publicznych. Popieranie swoich, znajomych, znajomków, członków rodzin, przy ich starania o uzyskanie posady. Kwitnie niestety, szczególnie na wydziałach prawa i uczelniach medycznych. Negatywna ocena tej plagi jest powszechna. Ale czy z tej negatywnej oceny tejże plagi praktycznie coś wynika? Czwartą plagą jest wschodni chów, czyli inbreeding. Już w latach 80. obliczono, że 96% kadry naukowej w szkołach wyższych to kadra własnego chowu. To ludzie, którzy nigdy nie pracowali w innej niż macierzysta uczelni. Historia uniwersytetów dowodzi, że uczeni przenoszący się z uniwersytetu do uniwersytetu, ze szkoły do szkoły, żyjący wiecznie jednego miejsca, wnoszą nowe idee. Nieraz odmienny sposób widzenia tego, co wydawało się zawsze być czymś niezmiennym i nie budzącym żadnych zastrzeżeń. Pracownik naukowy z zewnątrz to zaczyn fermentu, dyskusji, nowego pomysłu. Ale ileż razy w pewnej dużej, wielkiej uczelni znanej wszystkim w tym kraju byłem świadkiem argumentowania. Po co nam ktoś z zewnątrz? Przecież mamy swojego kandydata. Inbreeding jest klęską uczelni publicznych w Polsce. Tej plagi jak do tej pory pozbawione były uczelnie niepubliczne z powodów zupełnie oczywistych. Ale z chwilą ustabilizowania się liczby tych szkół zjawisko to może dać znać o sobie w tych szkołach. Poczekajmy jednak najpierw na wyniki oddziaływania demografii. Pladze inbreeding sprzyja powszechnie w Polsce przyjęta niepisana zasada, stosownie do której uzyskanie stopnia habilitowanego w szkole X automatycznie uprawnia do pełnej stabilizacji na stanowisku adiunkta i w następstwie członkostwa w Radzie Wydziału tejże szkoły z wszystkimi tego następstwami wiadomymi. Potem trzeba wymyślić jakąś specjalizację, wypromować doktora, zdobyć określoną liczbę punktów i już można zgłosić roszczenia do stanowiska profesora nadzwyczajnego. Uczelnie publiczne obrastają więc doktorami habilitowanymi tkwiącymi w miejscu dotychczasowego zatrudnienia. Puchną rady wydziałów. Podam dla przykładu. W Uniwersytecie Jagiellońskim filologia polska w latach 60. miała 5 profesorów. Wybitnych profesorów. W każdej chwili jesteśmy w stanie wręcz wymienić tych 5 profesorów. Do tego dochodziło jeszcze kilka innych osób. Filologia nie liczyła więcej pod koniec lat 60. jak 20 osób. Dzisiaj istnieje osobny wydział filologiczny, filologii polskiej i dzisiaj w tymże wydziale Rada Wydziału liczy 125 osób. I podobnie jest z innymi radami wydziałów, nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powiadam, wszystkich wielkich uczelni publicznych w Polsce. To tylko był przykład. Kolejna plaga to tak zwany automat długiej, a grubej rury. Czyli pomniejszenie zdolności do selekcji studentów i przyszłych uczonych. Obowiązujący algorytm finansowania uczelni publicznych i system finansowania uczelni niepublicznych prowadzą do tego samego zjawiska. Dbałości o utrzymanie odpowiedniej liczby studentów i troski o ich dalszą obecność na studia, a także tworzenie niejednokrotnie, szczególnie w uczelniach
publicznych, niezliczonych studiów podyplomowych typu autentyczne. Rola i funkcjonowanie Trójkąta Wyszehradzkiego. Sito selekcyjne roku pierwszego w Polsce ma stanowczo za duże oczka. Konsekwencje tego są powszechnie znane. Najpierw terminy zerowe, potem terminy pierwsze, poprawkowe, a następnie wlokące się egzaminy warunkowe, marne prace dyplomowe, niestety pisane byle jak i kontrolowane niestety, niekiedy, a może czasem i często, oceniane byle jak. Dobrze także wiadomo, że przeciętny nauczyciel akademicki, rzetelnie wykonujący swoje obowiązki, nie wywołujący konfliktów, piszący poprawne prace, zbierający punkty, ma prawie murowane szanse dotarcia kiedyś do profesury w uczelni, przede wszystkim publicznej, w której wystartował. Co robić? No więc wiadomo, że kraje europejskie po części wróciły do metod stosowanych kiedy? W średniowieczu. Przypomniano sobie system, który dzisiaj się określa mianem procesu boleńskiego. Przypomniano sobie, że przecież uczelnie w średniowieczu były uczelniami międzynarodowymi. Przypomniano sobie, że istniał kiedyś język międzynarodowy, którym przecież była łacina. Wobec tego w takim razie nastąpiła eksplozja i słuszna poszukiwania jednego języka. Sypią się dyrektywy Unii Europejskiej, proponuje się setki różnych rozwiązań. Zostawmy na bok pomysły, które się w tej chwili rodzą. Tylko kilka refleksji. Po pierwsze, mnie się wydaje, że klucz między innymi tkwi w poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego. Bez szkolnictwa kształtującego kreatywność, samodzielność myślenia, uczącego solidnej pracy, nie będzie można mówić o stosownym zasobie wiedzy, rozwoju intelektu, umożliwiających studiowanie. Szkolnictwo wyższe, a zatem nauka, będzie zawsze. Mówiąc inaczej, każdy ruch w tym kierunku jest równocześnie ruchem na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki. Po drugie, trzeba zerwać z doborem protekcyjnym kadr naukowych, myśleniem typu po co, jak już mówiłem, mamy swego kandydata. Już na studia doktoranckie należy przyjmować kandydatów wykazujących się określonymi cechami, takimi jak dobra średnia ocena ze studiów, a nie byle jaka. Ponowna ocena pracy magisterskiej przez niezależne i anonimowo działające grono ekspertów, a potem pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających warunki konkursu. Kolejny pomysł. Konkursy na obsadę stanowiska muszą stać się realne. Trzeba skończyć z ich fikcją rozpoczynającą się chwili, gdy rozpisuje się konkurs na obsadzenie stanowiska profesora, kierownika katedry lub zakładu lub instytutu, wtedy, kiedy posiada się już własnego kandydata. Z jednym tylko kandydatem, jeżeli pojawia się konkurent lub konkurentka, to bardzo często z góry jest przesądzone, kto wygra konkurs. Warto rozważyć wprowadzenie zasady, stosownie do której niedopuszczalne będzie obsadzenie stanowiska, jeżeli nie ubiegają się o nie co najmniej dwie, a niekiedy trzy osoby. Wiąże się z tym rozpoczęcie zwalczania chowu wsobnego, tego inbreeding, tego self-truthu. Powiedzieliśmy już, że dyrektywy europejskie bardzo zachęcają do jakby powrotu do średniowiecznego obyczaju peregrynacji naukowych. Ten trend zaczął się już kilkanaście lat temu. Dzięki programom Sokrates, Erasmus, Erasmus Plus i innym. Dzięki licznym stypendiom zagranicznym i innym formom popierania wyjazdów za granicę studentów i kadry naukowych. Tego typu peregrynacje jednak nie prowadzą do osłabienia chowu.
tylko budzą po prostu ostrość spojrzenia. Potrzebne są jeszcze inne. Trzeba tak, no chyba uruchamiać, pomyśleć o programie kredytowym dla osób przenoszących się do innych ośrodków. Wprowadzenie etatyzacji profesorskiej w uczelniach publicznych. Przyjęcie zasady, że warunkiem udziału w konkursie na stanowisko profesorskie jest między innymi określony okres zatrudnienia w innym ośrodku naukowym lub innej uczelni. Skasowanie uprawnienia doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunktów do zasiadania w radach wydziału. Dalsza reforma habilitacji. Przewody habilitacyjne powinny odbywać się zawsze w innej jednostce niż zatrudniająca habilitantka, habilitanta. Recenzentami nie powinni być pracownicy tej jednostki. Należy rozważyć obowiązkową rozmowę członków komisji z habilitantem, chociaż pan doktor Andrzej Kiebała w swojej bardzo interesującej pracy na temat rozwoju kadry naukowej wyraził pogląd, że jeżeli habilitacja odbywa się na podstawie osiągnięć naukowych, no to w takim razie po co ta rozmowa, skoro o osiągnięciach naukowych ma świadczyć to, co jest przedłożone. Jest to poważne również. I wreszcie, należy wrócić do klasycznego układu mistrz-uczeń. To wymaga oczywiście spełnienia kilku warunków, niestety w wielu wypadkach, w niektórych uczelniach nierealne. Warunek pierwszy. Relacja mistrz-uczeń musi powstawać już w czasie studiów. Bo przecież fascynacja erudycją, pomysłami, metodą naukową, osobowością zaczyna się właśnie w czasie studiów. A potem niejednokrotnie ona ustępuje. Ale miejsce jednego idola zajmuje inny i w końcu nadchodzi dzień, w którym wybiera się mistrza. Warunek drugi. Mistrz musi dysponować autorytetem. Podwójnym. Naukowym i etycznym. Niestety kierowanie doktorantów na studium doktoranckie pod opiekę tak zwanych samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych lub tylko naukowych jest bardzo często mechaniczne. Nie bierze się pod uwagę właśnie tego czynnika. Skutki są fatalne, niejednokrotnie. Wyrażają się w niewielkiej efektywności studiów doktoranckich w wielu jednostkach naukowych lub w mierności rozpraw doktorskich. Mówiąc, można sformułować takie prawo. Każdy doktorant ma prawo do swojego idola naukowego, do autentycznego mistrza. Warunek trzeci. Między mistrzem a uczniem nieodzowny jest kontakt psychiczny. Bez łatwości komunikowania się osobistego, podkreślam, osobistego takiego kontaktowania się po prostu nie ma o nim mowy. W uniwersytetach amerykańskich codzienna obecność profesorów jest zjawiskiem powszechnym. Takim samym zjawiskiem są otwarte drzwi na korytarz lub rygorystycznie przestrzegane godziny dyżurów. Wspólne picie kawy, wspólne tak zwane working lunche także są formami tych kontaktów. Budowania więzi psychicznej, tworzenia okazji do rozmowy o nauce i nie tylko o nauce. Nie trzeba dodawać, że profesor zatrudniony w kilku miejscach na takie kontakty często po prostu nie znajdzie czasu. Warunek czwarty. Mistrz musi objawiać krytycyzm w stosunku do ucznia. Krytycyzm przyjazny, nienaruszający poczucia godności, miłości własnej, ale krytycyzm. Ale i pochwały są też dobrze widziane. Zachęcają do dalszego wysiłku i podpierają własne ego ucznia. Historia nauki pełna jest przykładów niezwykłych umiejętności inspirowania młodych ludzi i takich samych przykładów również tolerowania miernot przez niestety wybitnych uczonych. I wreszcie, last but not least,
internacjonalizacja nauki i szkolnictwa wyższego. Pozwalam sobie tutaj z kolei odesłać do pracy pani rektor Agaty Jurkowskiej. Ten tekst, jak i tekst pana doktora Kiebały, jak i inne teksty poświęcone reformie opisu stanu aktualnego oraz reformie szkolnictwa wyższego zostały pomieszczone w dużej księżce, która w tym momencie wędruje w ręce pana prezydenta. Jest w drodze, być może gdzieś tam, pomiędzy Kielnarową ulicą Sucharskiego numer 2, ona już tam gdzieś jest. Niemcy o takiej książce mówią Das ist ein Buch, bo to wielkie, grube, 18 tomów. A głównym redaktorem tej książki był pan rektor Rozmus. Proszę państwa, bardzo zachęcam do przeczytania, a przynajmniej zobaczenia jej zawartości. I teraz. Warto wrócić do koncepcji całkiem interesujących przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego ostatnio. Ale chciałbym tutaj dorzucić jeszcze tylko jedno. Uruchomienie potrzebne jest specjalnego funduszu przeznaczonego na finansowanie przekładów książek. Nie artykułów, powiadam książek, a więc przede wszystkim monografii. Oraz wspomaganie wydawania ich w dobrych wydawnictwach zagranicznych. Wprawdzie niektórzy mówią tak. Polonika non leguntur sunt. A więc, czy wydrukujemy, czy nie wydrukujemy, i tak Polonika, nawet w języku angielskim, za granicą średnio będą czytane. Rzeczywiście. Historia poucza, że Polonika na ogół na Zachodzie nie były zbyt interesujące dla warstw intelektualnych. Ale proszę państwa, trzeba się starać. Bez tego starania nic nie będzie. Z tego, co powiedziałem, wniosek jest jeden. Naprawa Republiki Uczonych i ciągła poprawa jest zadaniem bardzo trudnym. Ale róbmy to. Dziękuję bardzo za uwagę.